Dzień dobry wieczór, ja się nazywam Retro Ketchup. Jak widzicie, po tylu latach grania w tęczu ewoluowałem tutaj w ninja. Jezus Maria, wracamy do starych dziejów. W ogóle jak się zakłada słuchawki na to? Ja nie mogę stracić swojego wyglądu tutaj przy was. Już minęło tyle lat, cały jeden roczek. I wracamy do Ayame. Jesteśmy w trzeciej misji. Jezus Maria, tego się wszystko zaczęło i wszystko do tego wraca. Do tęczu. W ogóle to nie wygląda dziwnie, w ogóle. Ale to jest prosto ukrycie naszego przebrania. Ja zabieram ze sobą. Wiecie co, bo tu jest boss. To ja bym może zaszalał i wziął 4 napoje i granaty, żeby go poczęstować w ostrą jego dupę. 6 granatów, bo ryżu to akurat nigdy nie stosowałem. A rzutki może. Dobra, dopcham się rzutkami. I jedziemy w ten las. Dobrze, będę się wszystkiego wystrzegał, bo jestem gotowy na wszystko. W końcu jestem ninją. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Już normalny człowiek by wszystko zauważył, ale on nie jest normalny. Kurwa, w końcu, dobra, doigrałem się. Cofam wszystko, co powiedziałem. Bo tak. Chodź. Kurde, oni mają przerąbane, bo z tego łuku oni nie mogą nic innego zrobić, tylko ci ciosę. Dobra, pokrojony na kawałeczki, plasterki, ugotuję z niego sosik smaczniutki. Z człowieka! Tutaj były gdzieś psy chyba jeszcze, nie? Tak mi się właśnie wydawało. Tam jest prezent na święta dla nas. O kurde. Ale jest też typo. I ten typo chyba jest nie do ominięcia, mi się wydaje, tak? Bo on jest skierowany w naszą stronę face'em. Aha. Where are you? Trudno było mnie zauważyć. Cholera jasna, widziałem go jak się schował za winklem. Gdzie on teraz jest? Może how about za winklem? Nie, to by było zbyt proste. Wszystko jest. On śpi tutaj? Śpioszkuje sobie, jak miło. Ty śpisz? Kurde. To go tak budzić? Przyjacielu, może cię nie będę budził, skoro sypiasz. Śnij o mnie swoje sny! Zaatakuj go, kurde, wreszcie. Złapmy tą krew, może go jeszcze uratujemy. Dla dawców innej maści, bierzemy! Co ona tam wzięła? Co to było? To był sok? To był napój chyba wyskokowy, tak, bo miałem 4. Chyba tutaj nikogo nie ma, nie? Jest, typo, kurwa, mać! Ukrój go! Głowa odcięta! Jezus Maria, ale to było brutalne. I teraz chyba będziemy po dupy strony od typa. Tak, idź teraz szybko! Dziewczyno, biegnij z całych sił, nie wierzę! On ma scyzoryk jeszcze na dodatek. Kurde, tego akurat co powinniśmy załatwić na... Come on! On mi, kurde, coś proponuje! This is sexual harassment and don't have to take it! Bier to w dupę! Kurde, to jest drugi sok. Kompot, napój słodzący. Nie wierzę, zamordowałem go nawet nie wiedząc o tym. To jest przyjacielskie rozwiązanie. Dobra, mamy dwa soki. Jesteśmy uzbrojeni po kostki. Kurde, cały czas mi to spada z twarzy. A tu już praktycznie nikogo nie ma. To myśmy wszystkich wymordowali z tego lasu? Nie ma tu jakichś grzybiarzy? Grzybiarek? No dobra, kurew! Chciałem ominąć to stwierdzenie, ale dobra, jest psiur. Jest wilczur. Tylko, że jakby się tutaj do niego zakraść, bo przez te chaszcze nic nie widzę. Przez te jagody i kleszcze wgryzające się w kostki nie mogę się skupić na twojej kurde dupie. Ukrój go. Do widzenia. Nie można temu po kobiecemu to rozwiązać tej sytuacji. Czyli zbałamucić jednego. A drugi niech się sam gryzie. Dobra, jest. Idziemy go zbałamucić. Głowę przy okazji odciąć! Ha! Pies jeszcze przyleciał! Jezus Maria, wszystko się dzieje naraz. Za każdym razem wszystko się musi dziać w tym samym momencie. O sakramencie, gdzie ty jesteś? Piesku! Ej! Sam zabił psa! No nie! Prawa zwierząt! Jezus Maria, sam go zastrzelił! No co, hej!
On próbował zagadać, ale przykro mi nie wyszło, bo nie jesteś taki dobry. Wyglądasz tak samo jak twój przyjaciel. Jeżeli chciałbym wziąć jego, to bym... Znaczy, chciałbym wziąć ciebie, to bym wziął jego, bo on ma przynajmniej scyzory. Na niego wołają. Dobra, do widzenia. Zamordowany. O, no. Nie ma, nikogo tutaj nie ma. Nikogo tutaj nie ma! Jak mówię, że nie ma, to nie ma! Ileż razy do tych ludzi można powtarzać? Wybaczcie mi, że przestałem być ninżą, a zmieniłem się w Mohameda. To wygląda jakbym miał... Bo widziałem gościa w ogóle w autobusie kiedyś. To w ogóle nie wyglądało podejrzanie, że miał czapkę zimową, normalnie, i na to miał nałożone sławki tak jak ja, i wyglądał jak kretyn. Co prawda ja teraz też wyglądam jak kretyn, ale... On wyglądał... Tutaj jest furtka. Aha, nikogo nie ma. Nikogo nie ma w domu, otwieramy furciarę. I jesteśmy... Aha, dobra, tutaj będą typy, pamiętam to. Chociaż nie. A nasz kurde skapomierz nic nie mówi. Spidey senses nam nic nie mówią. Kurde, nic nie widziałeś. Ja znikam. Dobra, nikogo nie widziałeś, przez same ręce zobaczyłeś. Jezus Maria, ale ty masz, dziewczyno, wypastowane ręce. Po tych tipsach mnie poznał. Przepraszam, nie chciałem. Dobra, jesteś bliżej mnie. Czuję twoje uczucie, twój zapach z twych ust. Podejdź jeszcze bliżej. No i do widzenia, masz przechlapane. Wybacz, przyjacielu, nie umyłeś ząb na... Zębów, tak. Nie umył się na randkę, więc oberwał. Nie, tam nie, tam w ogóle nie ma sensu całkowicie iść. Trzeba przeskoczyć tutaj. Kurde, ale dziewczyna się złapała. Ona jest sprytna. Oczywiście by się nie obeszło bez jakiegoś cipciaka przed wejściem. Gdzie on jest? Aha, zobaczył mnie przez furtkę. Ta furtka to jednak, kurde, wszystko ci... Odbijasz się od ścian, jak w Matrixie. Zatańczyć bym chciał z tobą, lecz... Wybacz, przyjacielu miły. Nie dane jest nam podążyć tym tańcu życia. Tańcu życia... Odleciał. Kałuża nawet nie posprzątał po sobie. Dziad się znalazł. Multiplay! Jezus Maria, zobacz, jaki on jest w ogóle obładowany. Tak to są kalesony, nie oceniaj mnie. Kurde, uciekaj! Bo to jest jeszcze niedźwiedź, Rikimaru! Widzieliście, jak w ogóle są odsunięte te kraty od siebie? Że Rikimaru by spokojnie przeskoczył obok. Nie! Nie chcę się z tobą witać, przyjacielu grubasie. Nie! On ma w ogóle tatuaże! Uciekaj do niego, on ma AIDS! Jezus Maria, wszyscy się na nas skoczyli i tyle. W ogóle jak byłem... Jak miałem długie włosy po raz pierwszy, jeszcze wtedy, jakby miałem bardziej wyprostowane, to nosiłem kalesony na głowie, bo mi wbijały się w oczy. Tak, to jest moja historia życia. Nie będziemy gadać z grubasami, bo zabawy z tobą są, jakby powiedziałbym, dyskusyjne. Tak, gdzie jest ten niedźwiedź? Ej, no leć, jasne! Zostawiaj mnie! To jak z Rikimaru. Gdzie jest w ogóle ten niedźwiedź? Kompot! Mój wypór jest kompotem. Smaczny truskawkowy, nigdy nie poznasz tego smaku truskawek. Bo jesteś zbyt gruby na to! Kurde, ukryj go! Te niedźwiadka byś nawet ukroiła. Dobra, 24 HP mu zostało. Ciekawy jestem, czy jak ukroję grubasa, a niedźwiedzia zostawię, czy to wystarczy. Już nie pamiętam, jak ostatnio to załatwiłem. Tak, siedzę w majtkach. Nie, mam krótkie spodenki, więc się nic nie bój się. Ninja nie wiem, czy może mieć krótkie spodenki, ale jest. Grubas pokrojony. Niedźwiedź udał się w ostatnią podróż senną i nie chciał się z nami prać. Czyli dobrze zrobiliśmy, że pozostawiliśmy niedźwiadki, bo niedźwiadki są słodkie i dlatego się ich nie morduje. Taki jest morał tej wycieczki. Kto to przyszedł? Aha, czarny typ, no tak. A niedźwiadek sobie chilluje tam w tyle. Ale by był ja, jakby niedźwiedź go teraz zaatakował i go zagryzł. Ale by było, oszczędziliby nam tych wszystkich tortur.
w tych późniejszych planszach. Rikimaru, ty byś wyskoczył między tymi kratami, on jest pieprzonym ninjo. On ma coś lepszego niż te zasrane, znaczy te kalesony. Jezus Maria, dobrze. A co się, ja chcę wiedzieć, co się stało z niedźwiedziem. I zostałem master ninja. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i za to, że jesteście. Całych moich 3 subskrybentów pozdrawiam. I oczywiście Piotrka, który jakby mnie tutaj motywuje do nagrywania. Bez niego pewnie już się ten kanał by się dawno skończył. I trzymajcie się w następnym roku. Mam nadzieję, że wszystko się tak potoczy, że będzie można jeszcze trochę pograć. A jak nie będzie można, to dupa zbita. I cześć! Musztardo, ty!